Przeczytam komentarz ojca Augustyna Pelanowskiego do jutrzejszej Ewangelii. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku mp3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link. Z Ewangelii Świętego Jana. Gdy pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich. Pokój wam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie. Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął i oznajmił im Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tomasz, zwany bliźniakiem, jeden z dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do Niego: Zobaczyliśmy Pana. On jednak odparł: Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach. Nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swej ręki w jego boku. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich. Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym. Tomasz wyznał mu w odpowiedzi: Pan mój i Bóg mój. Jezus zaś rzekł do niego: Wierzysz, ponieważ mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. Te natomiast pisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście, wierząc, mieli życie w Jego imię. Grzech jest zranieniem Bożego Serca. Jednocześnie ta rana Bożego Serca jest jedynym lekarstwem na nasz grzech. Nie ma jednak możliwości doznania przebaczenia, jeśli się nie zobaczy w całej pełni swojego grzechu. Szczelina zranienia serca Jezusa staje się wąską bramą prowadzącą do nieba. Kluczem do tej bramy jest wyznanie grzechów symbolicznie wyrażone gestem włożenia palców do boku Mesjasza. Jezus prorokował. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. On wpuścił nas do swojego serca przez bolesne, ciasne przejście, przez bramę miłosierdzia, która była raną naszych złości. Czy my będziemy zwlekać, czy go wpuścimy do naszego serca? On potrzebuje tylko bólu naszego sumienia, bólu naszej skruchy. Chce delikatnie pokazać nam nasze grzechy, które nie tylko Jego ranią, ale nas także. O kimś, kogo bardzo kochamy, mówimy. Noszę Cię w moim sercu, mam Cię w sercu, jesteś w moim sercu. Wiemy, co jest w Jego sercu, głębokie miłosierdzie. Nie chcemy wiedzieć, co jest w naszym, płytkie poznanie grzechów. Tymczasem Jezus wskazywał swoim palcem na całą zepsutą zawartość naszych serc. Jezus powiedział do uczniów: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka niczystym. Z serca Chrystusa wypłynęła krew miłości do nas i woda przebaczenia. A z naszego serca wypłynęły strumienie cuchnących nieprawości. On palcem kreślił na piasku nasze winy, gdy ratował cudzołożnicę prowadzoną na kaminowanie. my zaś palcem dotknęliśmy go do żywego miłosierdzia. Miłosierdzie jest nawet tam, gdzie są już sąd i kara. Bóg bowiem łatwo daje łaskę i niechętnie karze. Nawet gdy już wyda wyrok, daje szansę na jego odwrócenie. Nawet gdy karze, jego uderzenia są jak pocałunki. Nawet gdy ukarze, czeka na to, by w naszym sercu pojawiła się choć mała szczelina skruchy. Mieszkańcy Niniwy zostali już potępieni i skazani na zagładę, ale przecież Bóg wysłał do nich Jonasza, zmuszając do głoszenia ostatniej szansy. Sodoma i Gomora zasłużyły na ogień z nieba. Abraham nie doszukał się w Sodomie nawet jednego sprawiedliwego. A mimo to Bóg posłał tam dwóch aniołów, pokazując wolę uratowania kogokolwiek. Jest jakiś paradoks w miłosierdziu. To miłość Boga, która otwiera się nawet tam na przebaczenie, gdzie już nikt go nie chce. Kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu.